Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Znowu wtopili. Cześć, Liszku, a co u ciebie? Witam cię serdecznie. Widziałem ten też. Widziałem ten wypowiedź. Dobrze tam. A może do Kanal Plusu? A? Przecież czterolatka tam pobronisz i... Ja bym się wziął. Tak na 35, 6, no to 4. 4. Ty zrobisz ten papiery trenerskie. Asystenturę? Gdzie, nie, ja będę tam, wiesz, ty będziesz pierwszym. Musimy kiedyś zbudować. Coś się zbudujemy, cześć. Ja cześć, młodzież! Cześć, Oskar. W środę udany debiut w twoim wykonaniu w Warcie Poznań. Jak oceniasz ten mecz w twoim wykonaniu tamten i jakie to było uczucie dla ciebie? Bardzo pozytywne uczucie. Cieszę się, że udało mi się zadebiutować. Cieszę się, że wygraliśmy przede wszystkim i oceniam, że to był taki pierwszy krok tutaj w nowym klubie i liczę na więcej. No dzisiaj sporo czasu spędzonego na razie na boisku z kolegami. Sporo znajomych twarzy w Śląsku? No Kacper Trelowski, no znamy się z Rakowa. Spędziliśmy ze sobą dużo czasu, dużo wyjazdów, więc znamy się. Była okazja porozmawiać. A jeśli chodzi o ten dzisiejszy mecz, czego się spodziewać należy jako kibice Warty od tego dzisiejszego widowiska? To na pewno będzie ciężki mecz, bo gramy ze Śląskiem, który jest rozpędzony, mają dużą jakość, ale my na pewno jesteśmy dobrze przygotowani, pokażemy pazura i kibice mogą być pewni, że będziemy walczyć jak równy z równym, powalczymy o zwycięstwo. Dzięki wielkie. Dzięki. Thank you.
Podejdźcie. Panowie, chodźcie tam!